Cześć, jestem Janek Słowiński i dzisiejszy odcinek powstał dzięki Stowarzyszeniu Unia Nadwarciańska. I jesteśmy dzisiaj w gminie Strzałkowo, a dokładnie w agroturystyce pod Brzozami w Radłowie. Zapraszam, chodźcie za mną. W tej agroturystyce dla dzieci i młodzieży organizowane są wakacje w siodle, gdzie dzieciaki mogą właśnie jeździć konno, przebywać z tymi końmi, czyścić je, ale nie tylko z końmi, bo i z innymi zwierzętami, które się tutaj znajdują. No i to jest piękne, że takie dziecko może uczestniczyć, przebywać w takiej prawdziwej wsi. I w tym sielskim otoczeniu będę dzisiaj dla Was miał przyjemność gotować. Ja do mojego dania będę potrzebował kozie mleko, a z racji, że jestem właśnie w tym miejscu, gdzie jest multum zwierząt, to takie świeże kozie mleko będzie idealnym rozwiązaniem do tego dania. Więc taką kózkę trzeba wydoić. Słuchajcie, nie jest tak łatwo, to jest moje drugie dojenie, więc bądźcie wyrozumiali. Ja dla Was dzisiaj przygotuję taką wielkopolską parzybrodę z kozim mlekiem i boczkiem. Dlatego od boczku zacznę, będę musiał go pokroić w kostkę. To jest surowy boczek. I kroję go w kosteczkę. I boczek dodaję do garnka, z tego względu, że to będzie jednogarnkowe danie. Muszę wytopić z niego tłuszcz. I kroję nam cebulę w taką kostkę. I całość również dodaję do garnka. Teraz zabiorę się za moje warzywa. Będę musiał je obrać i pokroić. Zacznę od selera. Żeby wygodnie mi się ten seler obierał, to dzielę go na takie cztery części i sobie ostrzem noża jadę tutaj ku dołu. I tak pięknie nam odchodzi wtedy ta skóra. I obrany seler kroimy i dorzucamy do boczku. I kroimy wszystkie warzywa na równe części, żeby równo nam się ugotowały. Nasz boczek z cebulką przepięknie już się zrumienił, więc dodaję już pokrojony wcześniej seler. Obieram pietruszkę. I tak samo obieram marchewkę od razu. Marchewkę i pietruszkę kroję w talarki. I dodaję całość do garnka. Całość mieszam. Ale to teraz wygląda i pachnie bosko. Teraz nadszedł czas, żeby zabrać się za nasze wielkopolskie ziemniaczki, które tworzą to danie wielkopolskie. I całość obieram. I zabieram się za krojenie pyrek. Ziemniaki kroję niestandardowo, dość cienko, z tego względu, że chciałbym, żeby one mi się lekko rozpadły w tej zupie i żeby ziemniak też zagęścił ją. Całość mogę dodać już do naszego gara. I dodaję szczyptę soli. Tak samo w moim moździerzu zmielę pieprz, też standardowo jak to zawsze robię, czyli po prostu grubo mielony pieprz to będzie. I dodaję 3 łyżeczki mąki pszennej. Całość mieszam. Niech się to jeszcze chwilę podsmaży i za chwilę będę to zalewał wodą. Ale teraz piękny aromacik się unosi tego w boczku, tych podsmażonych warzyw. Nic, tylko czekać, aż się wszystko ugotuje. Teraz tylko zupę przyprawię do smaku, mianowicie solą i pieprzem. I należy teraz całość spróbować. Pyszne. Posiekam teraz 3 ząbki czosnku. One nadadzą taki bardzo przyjemny smak i świetnie się to połączy z kozim mlekiem.
jak woda już zaczyna lekko się gotować, to zabieram się za kapustę. Muszę przeciąć ją na pół. Zaznaczam, że jest to młoda kapusta. Odrywam te pierwsze liście i z racji, że jest to młoda kapusta, to zostawiam ten głąb w środku i on będzie moim takim przytrzymaniem, żeby kapusta w zupie się nie rozleciała. I kapustę przekładam do garnka. Ale teraz to przepięknie wygląda. I nasze danie jest już gotowe, wystarczy dodać tylko ten składnik, czyli kozie mleko. I do gotującej się zupy dolewam lekkim strumieniem kozie mleko. I to kozie mleko nada takiego przecudownego aromatu. Dodam jeszcze tylko majeranku, taką szczyptę. O tak, to podkręci totalnie aromat. Będzie bosko. I moje danie mogę już spróbować. Z racji, że ono wcześniej było dobrze doprawione, to teraz nie musi być. Jest tylko ten podkręcony aromat od koziego mleka i majeranku. Bosko, możemy już wydawać. I teraz tylko całość przeleję do talerza. I na koniec jeszcze ten kawałeczek kapusty. Bosko. I zachęcam Was do zrobienia właśnie tej zupy w taki sposób, czyli kozi brodę z mlekiem kozim. Nazwą się łączy i smakiem totalnie się łączy. Zachęcam Was serdecznie. Thank you.